16 stycznia wspominamy świętego Józefa Vaz, prezbitera. Józef urodził się 21 kwietnia 1651 roku w Benaulim w zachodniej części Indii w katolickiej rodzinie portugalskiej. Wpierw zdobył wykształcenie humanistyczne, później ukończył studia teologiczne i w wieku 25 lat przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako duszpasterz w Sankoale, mieście w zachodniej części Indii. Szczególną opieką otaczał młodzież. Z myślą o kandydatach do kapłaństwa Józef założył szkołę języka łacińskiego. Był wielkim czcicielem Matki Bożej. Bardzo pragnął wyjechać na misję na Ceylon, gdyż wiedział o prześladowaniach tamtejszych katolików przez panujących na wyspie holenderskich kalwinistów. Na podjęcie tej posługi czekał jeszcze kilka lat, gdyż skierowano go do pracy w innym mieście. Pracował tam z wielkim zapałem, ale wciąż dojrzewało w nim pragnienie wyjazdu na Ceylon. W wieku 1684 Józef wstąpił do kongregacji oratorium świętego Filipa Neri i już po kilku latach mógł udać się na Ceylon, gdzie dotarł w 1688 roku przebrany za robotnika. Miał wtedy 37 lat. Początkowo zatrzymał się w Jafinie, mieście na północy wyspy, które było główną siedzibą Holendrów. Tam rozpoczął swoją pracę misyjną i nawiązał pierwsze kontakty z katolikami. Szybko jednak musiał opuścić miasto, gdyż groziło mu aresztowanie. Następnie przybył do Silloi, a stamtąd do królestwa Kandy, w którym panował król buddysta. Józef udał się do niego i poprosił, aby pozwolił mu głosić Ewangelię, jednak król kazał go aresztować. W więzieniu Józef nauczył się języka syngalejskiego, a niezbyt surowy nadzór pozwolił mu na prowadzenie działalności duszpasterskiej. Na dziedzińcu więzienia wybudował nawet kościół barak, który później został przekształcony w prawdziwy kościół pod wezwaniem Matki Bożej. W 1696 roku w czasie wielkiej suszy po publicznych modlitwach ojca Józefa spadł obfity deszcz. Król w dowód wdzięczności kazał wypuścić go z więzienia i pozwolił mu na ewangelizowanie wyspy. Ksiądz natychmiast udał się w podróż misyjną do Colombo, leżącego już na terytorium holenderskim. Ponadto Józef z wielkim zapałem organizował na wyspie struktury misyjne, których główną bazą zostało Kandy. Stamtąd też wyruszał na podróże misyjne po wyspie. Po jednej z nich w 1710 roku ciężko zachorował. Wkrótce też zmarł 16 stycznia 1711 roku. Miał 60 lat. Papież Święty Jan Paweł II 21 stycznia 1995 roku w czasie swojej podróży do Colombo dokonał jego beatyfikacji, a kanonizował go na Sri Lance papież Franciszek 14 stycznia 2015 roku. W czasie mszy beatyfikacyjnej papież Polak tak o nim mówił. Ojciec Józef Vaz był wielkim kapłanem i misjonarzem, należącym do niezmierzonej rzeszy gorliwych zwiastunów Ewangelii, misjonarzy, którzy w każdej epoce opuszczają rodzinne kraje, aby nieść światło wiary innym ludom. Wśród tych naśladowców świętego Pawła, który stał się wszystkim dla wszystkich ze względu na Ewangelię, jaśnieje postać świętego Franciszka Xawerego, jako wielkiego apostoła Azji i powszechnego patrona misji. Ojciec Vaz był godnym spadkobiercą świętego Franciszka Xawerego. Był też prawdziwym synem swego rodzinnego regionu Goa, znanego z głębokich tradycji chrześcijańskich i misyjnych. Ojciec Vaz był synem Azji, który stał się misjonarzem w Azji. Kościół nadal potrzebuje dziś takich misjonarzy i misjonarek na różnych kontynentach. Kim był ojciec Józef Vaz? A przede wszystkim, co skłoniło go do przybycia na Sri Lankę. Ewangelia, którą dziś usłyszeliśmy, rzuca światło na jego misyjne powołanie. Jezus przemierzał rodzinną Galileę, głosząc Królestwo Boże. Ludzie przynosili mu chorych, a on ich uzdrawiał. Innych natomiast uwalniał z mocy złych duchów. Gdy odszedł, aby modlić się w samotności, ludzie zaczęli go szukać. Nie chcieli, aby ich opuścił, ale on odpowiedział: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany.
Ojciec Józef starał się iść śladami boskiego mistrza. On także został posłany przez Boga, aby głosić królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Posłuszny wezwaniu Ducha Świętego opuścił ojczyznę, aby przybyć do tego kraju, gdzie Kościół od ponad 30 lat był pozbawiony kapłanów. Przybył jako człowiek skrajnie ubogi i żył jak żebrak, pochłonięty gorącym pragnieniem przyciągania ludzi do Chrystusa. Już wcześniej nauczył się języka tamilskiego, a później, gdy był więźniem w Kandy, poznał także syngalejski, dzięki czemu mógł głosić imię Jezusa Chrystusa w językach i kulturach waszego kraju. Józef Vaz był człowiekiem płomiennej wiary. Idąc za przykładem boskiego mistrza, przemierzał całą wyspę i docierał wszędzie. Często chodził pieszo z różańcem na szyi, na znak swej katolickiej wiary. Jako prawdziwy uczeń Jezusa, zniósł niezliczone cierpienia z radością i ufnością, wiedząc, że Boże zamysły wypełniają się także przez cierpienie. Heroiczne miłosierdzie, którego szczególnym świadectwem była wielkoduszna praca wśród ofiar epidemii w 1697 roku, zjednała mu powszechny szacunek. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z radością obchodzimy dzień świętego Józefa, który niestrudzenie głosił wiarę. Spraw, abyśmy w niej trwali i stosowali do niej swoje życie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.